Komentarz dziennika Gazety Prawnej. Wytyczne prokuratora generalnego nieraz wzbudzały kontrowersje. Dla przykładu można chociażby wskazać o tych z 2000 roku, kiedy to minister sprawiedliwości, będący jednocześnie prokuratorem generalnym, wydał zalecenia dla prokuratorów dotyczące stosowania tymczasowego aresztowania. W ich efekcie prokuratorzy niemal masowo zaczęli występować z wnioskami o zastosowanie bądź przedłużenie tymczasowego aresztowania, a sądy niestety masowo na te areszty wyrażać zgodę. Jak łatwo się domyśleć, sprawa znalazła swój finał w Strasburgu, który to w 2007 roku w ramach tzw. sygnalizacji wysłał pismo do Polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o wyjaśnienie sytuacji. Problem dotyczący nadużywania tymczasowego aresztowania nie został jednak do tej pory rozwiązany, o czym świadczy chociażby upomnienie Rady Europy ze stycznia tego roku, w którym jasno się stwierdza, że Polska musi wreszcie znaleźć mechanizmy, które zmniejszą liczbę skarg na nadużywanie tego środka zapobiegawczego, którymi to skargami Trybunał jest niemalże obecnie ze strony Polskiej zasypywany.